Witamy na naszym kanale. Cześć. Dziś w planach mamy grzybobranie. Nie wiemy, czy coś w ogóle uzbieramy tak naprawdę dzisiaj. Możliwe, że już nie ma grzybów tutaj, ale się przekonamy. Póki co jest zimno, ale słońce świeci. Przed chwilą spotkaliśmy dwóch grzybiarzy, wychodzili właśnie z lasu i w koszu mieli zamrożone grzyby. No, będziemy szukać, patrzeć, czy coś jeszcze będzie w ogóle. Już takie niedobitki mieli w koszyku, takie większe już. Małe już raczej tutaj nie wyrastają. Ale widać, no przymrozek był w nocy, więc no, tak, raczej nowe grzyby nie powyrastają, bo jest za zimno. No. No nic, będziemy szukać, patrzeć, a jak nie, to się przejdziemy po lesie. Spacer sobie zrobimy i tyle. Trochę świeżego powietrza nigdy nie zaszkodzi. O, tutaj znalazłem jednego grzybka. Zaraz będziemy sprawdzać. Tu o, taki maluszek. Zaraz będziemy sprawdzać. Nie no. A jest zmrożony trochę, czuć. Tu u góry taki złapało go. No nic, ale... Nie jest zły. No już zimno jest. Dzisiaj to już chyba 3 stopnie są, a może 2 w lesie. Może 2. A tu się chociaż pochodzi się po lesie, się poszuka czegoś. Tu taki trójaczek. O. Będziemy chodzić, patrzeć, szukać. Co się znajdzie, to się znajdzie. I tyle. W lesie naprawdę ładnie. Słońce się przebija przez drzewa. A ta tutaj mamy grzybiarza jednego. O, jest drugi. Idę na bajerę. Tu mam jeszcze jeden taki. Ale nie wiem, czy będzie dobry. A, ładny nawet. Wezmę go. Znalazłam 3 grzyby na wstępie. Zobaczcie, rzeczywiście pierwszy raz zdarza mi się, żeby zbierać zmrożone grzyby. Nie wiem, czy to widać. Jest pokrywa lodu na górze. Ale ładne. Nie można powiedzieć, że nie. Widać, że grzyby zdrowe. Niezjedzone jeszcze przez robaka. Zapowiada się ciekawie. Zobaczcie, jakie ładne, zdrowe. Zmrożone. Patrzcie, jak biało mamy. Widać, że już jest przymrozek. Zima idzie, moi drodzy. Wkrótce kończymy sezon grzybobrania. Dzisiaj mamy wczesną herbatkę w lesie, bo jest tak zimno, że się nie da wytrzymać. I musimy się trochę rozgrzać. Jak wrażenia? Dobrze, bo nie ma w ogóle ludzi w lesie. Cisza, spokój. No i co? Popijamy sobie herbatkę przed misją na grzyby. Dopijemy i co? I do boju. Trzeba pozbierać coś, pochodzić. O, tutaj taki jest. Zobaczymy, co to za grzybek. O, jaki ładny. Ładny. Ten też ładny. Trochę zmrożony jest, ale to nie przeszkadza.
Idziemy szukać dalej czegoś. Tu jest jedna. Bierzemy dziada. Opla. Zakrywamy i do koszyczka go. Ale widoczki z rana naprawdę ładne są. Słonko się tak przebija przez drzewa. Można sobie pochodzić w lesie za grzybkiem. Coś poszukać. Też poszukajcie z nami coś ciekawego. Może się coś znajdzie ładnego. Tam jest szalony grzybiarz. Idzie. I tu kolejny. Kolejny. Ładny. I tu kolejny. Zobaczymy. Może być. O, tu jest kolejny. I jeszcze tu. Kolejny. O, tu widzę jeszcze jeden. Tutaj o. Jak widzicie, grzyby są, tylko trzeba pochodzić troszkę, się porozglądać. Myślałem, że już nic nie będzie za dużo. Już mam z pół koszyka, także jeszcze pół. I no i trzeba będzie kończyć zabawę. Jeszcze w lesie herbatka i odpocząć. Spotykamy się po dłuższej chwili. Zazwyczaj chodzimy tak, że każdy idzie w swoją stronę i później się spotykamy. Zebraliśmy już po pełnym koszu. Tak wyglądają nasze zbiory. Trochę jeszcze w reklamówce. Grzyby są bardzo ładne, zdrowe. Jak na tą porę roku, jest koniec października, więc jesteśmy mile zaskoczeni. Zobaczcie, jak one wyglądają. Zdrowe grzyby, świeże. No, grzyby w lasach są, jesteśmy zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się tego. Tym bardziej, że z rana było dość zimno, więc nastawialiśmy się raczej na marne zbiory. A tutaj co? Już pełen koszyk. Robi się coraz cieplej, słońce jest coraz mocniejsze. I jeszcze pochodzimy tutaj po okolicy, zobaczymy, dopełnimy kosze i będziemy wracać. Tutaj takie okazy. Tutaj następne. Grzyby po przymrozkach. Kosz już ciężki. Dzisiaj widać, że więcej mamy tych dużych grzybów niż tych małych. Ostatnio były głównie same małe. Nadszedł czas na podsumowanie naszych dzisiejszych zbiorów. Wyglądają one tak. Zebraliśmy dwa kosze, dodatkowo jedną reklamówkę. Grzybów jest dużo, są one w większości zdrowe. Można jeszcze śmiało atakować, nawet pochodzić po lesie sobie tak, o, jak się nic nie znajdzie, to też fajnie. Polecamy Wam. Polecamy. Teraz czas na herbatkę. Coś zjemy i kończymy naszą przygodę z grzybobraniem na dzisiaj. Jeszcze nie mówimy koniec, bo być może pojedziemy jeszcze, może w następnym tygodniu. Zobaczymy. Dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Cześć. Jeszcze łyk herbatki na koniec musi być. Po udanych zbiorach, relaks, w lesie i herbatka to podstawa.